Wypadki na drogach z udziałem pieszych są częstym zjawiskiem, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Eliminowanie zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego jest możliwe, m.in. dzięki stosowaniu odblasków. Dlatego policja rozpoczęła akcję Odblaskowa Szkoła. To ogólnopolski konkurs, którego celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół, lokalnych władz samorządowych czy rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Karolina Komada. Mała rzecz, a ratuje życie. Piesi i rowerzyści to uczestnicy ruchu najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo w przypadku zdarzenia drogowego. Często jednak można go uniknąć. Dlatego, że może na przykład nas auto potrącić, kiedy nie mamy odblasku, więc trzeba nosić te odblaski. A ty nosisz odblaski? Tak. Zawsze mam w plecaku, kiedy przechodzę, to do plecaka mam specjalny odblask na dole. Jak jest ciemno, jak jadę, to żeby mnie kierowca zauważył. I ten, jeszcze żebym był widoczny na przykład, jak przechodzę przez pasy z rowerem. Warto nosić odblaski, dlatego żeby chroniły nas przed różnymi wypadkami. Świadomość wśród uczniów szkoły podstawowej jest dość spora, ale może być większa i takie jest założenie akcji, a raczej konkursu Odblaskowa Szkoła. Zwiększenie między innymi aktywności szkół podstawowych dotyczących uświadamiania dzieci pod kątem bezpieczeństwa na drodze. W tym wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe. Jeżeli mówimy o osobie, która nie posiada elementu odblaskowego, czasem naprawdę 1-2 sekundy na to, ażeby kierowca wykonał właściwy manewr. Jeżeli osoba piesza posiada odblask, ten czas reakcji wydłuża się do 7 sekund i to naprawdę te 5 sekund więcej, to ma istotne znaczenie w tym, ażeby bezpiecznie ominąć, wyminąć i nie potrącić osoby człowieka. Konkurs rozpoczął się w Małopolsce i dotarł do 5 województw. Na Śląsku do konkursu może zgłosić się 1200 szkół podstawowych. Pula nagród jest duża, główna gala w przyszłym roku w Warszawie, ale jednak największa wygrana to bezpieczeństwo, o czym mówią też główni partnerzy konkursu w naszym województwie. Ważne jest również to, że one potem przekazują te zasady nawet osobom starszym, czyli swoim rodzicom, dziadkom, którzy też czasami przecież mogą się nieostrożnie na drodze zachować i na przykład, nie wiem, spowodować wypadek albo być ofiarą jakiegoś wypadku. Więc ten proces edukacyjny, że tak powiem, jest wielowektorowy, w różnych kierunkach jest skierowany. Jeżeli konkurs, to też rywalizacja, a ci, co o rywalizacji wiedzą najlepiej, również przyłączyli się do akcji. Ja na co dzień trenuję w warunkach, które chyba najbardziej odzwierciedlają właśnie to, co może się wydarzyć na drodze. Trenuję nieraz w miejscach, gdzie jest bardzo duży ruch i również noszę odblaski, żebym był widoczny. Nieraz w okresie właśnie takim, który się już teraz zaczyna, kiedy to słońce szybciej zachodzi, musimy być widoczni na drodze. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest to, żeby przekazywać najmłodszym te informacje o tym, że taka mała rzecz naprawdę może uratować nam życie. Do 15 września trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu.